Ta-dam! Siemanko, z tej strony Arolen. Witam was w ogłoszeniu wyników konkursu na SF-a 2014, który był właśnie do wygrania, a polegało to na stworzeniu wierszyka promującego grę. Ja to sobie odłożę póki co. Więc konkurs trwa 2 tygodnie, stwierdziliśmy, że nie ma sensu go przedłużać. W każdym razie dziękujemy wam za zainteresowanie, które było dosyć duże. I kilka fajnych prac, tych poważnych, jak i tych zabawnych się pojawiło. I może przejdę od razu do rzeczy. Zacznę od tego, że były 3 prace, które zasługiwały na wyróżnienie. W tym jedna na główną wygraną. Drugie miejsce zyskuje SF-a 2013 Agrara. Natomiast trzecie miejsce zyskuje grę Nihilumbra. I słuchajcie, osoby drugie, trzecie miejsce, dajcie znać, czy chcecie tego SF-a drugie miejsce, bądź Nihilumbra trzecie. A jak nie, to po prostu dam to komuś innemu, kto też jakąś fajną pracę złożył. Także proszę o kontakt na PW facebookowym, facebook.com/raulenplay, bądź youtube'owym, nie w komentarzach, na prywatnej wiadomości. Czy chcecie, decydujecie się, bierzecie i tak dalej. Więc czas na ogłoszenie wyników. Trzecie miejsce za swój zabawny wiersz, między innymi O Boże, zyskuje Oskar Rudek. Szczerze mówiąc, Oskar, myślę nawet nad drugim miejscem dla ciebie, ale ostatecznie wyprzedził cię Vortal Productions, który z początku był moim głównym faworytem, ale Gimp Orangello go zdecydowanie wyprzedził. I to właśnie Gimp Orangello, nie wiem jak to się czyta, właśnie to on wygrał SF-a 2014, edycja premium. Pyk. I słuchaj Gimp, poproszę na PW facebookowym bądź youtube'owym dane do wysyłki gry. Wyślę tą pocztą polską w poniedziałek. Dzisiaj jest 5 ogłoszenie wyników, 6 czerwca. Ogłoszę to w poniedziałek, dnia czerwca 9. Myślę, że w ciągu tygodnia do ciebie to przyjdzie. Mam nadzieję, że gra ci się spodoba. Muszę powiedzieć, naprawdę, chyba musisz się bardzo napracować nad tym wierszem. To było coś naprawdę fajnego i gdyś ty się pojawiłeś, twój wiersz się pojawił, od razu wiedziałem, że to wygrana, zasługuje na wygraną. I wyprzedziłeś zdecydowanie Vortal Productions, który był głównym kandydatem do zwycięstwa na początku. Więc to by było chyba na tyle. Jeśli chcesz, proszę bardzo, obejrzyj sobie. Pyk. Okej, więc to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z was 3 proszę o informacje Gimba, o dane do wysyłki Vortala i Oscara, o to, czy chcą odpowiednio Vortal SF-a 2013 i Oscar Nihilumbre. To by było na tyle. Dzięki za wzięcie konkursu. Dziękuję ja, Arolen Play oraz Techland, sponsor nagrody. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej takich eventów. Zwłaszcza w przypadku pewnej produkcji, która ukaże się jesienią. Ale tu nic nie mówię. Nic nie było. Wszystko w swoim czasie. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wzięcie udziału w konkursie. Przykro mi, że niestety kilka innych prac było też fajnych, ale nie zostały nagrodzone. No ale wszyscy niestety nie mogą wygrywać. Dobra. Cześć! Ah!